w gminie, w potrzebach mieszkańców, to nie ma tylko takiego jednego zadania. Oczywiście jest takie ważniejsze, mniej ważne, ale staramy się no, na to tak patrzeć, że może jak w danym roku nie ma drogi, bo niestety nie wszystkie wnioski w 100% można zrealizować. Tu są też limity kwotowe i nie wszystkie w danym roku, więc staramy się dorównoważyć to również takimi możliwościami, że jeżeli w innym programie, w inne są możliwości, inne źródło, żeby gmina, która akurat w danym roku nie ma zrealizowanego wniosku drogowego, żeby mogła zrealizować inne zadanie. Fundusz rozwoju dróg to jest sporo pieniędzy, ale pamiętajmy, że dla powiatu nowotworskiego ta dotacja dla marszałka województwa 67 milionów złotych pozwoli na remont 501, która no, mieszkańcy, turyści, czy dla nich to jest różnica, czy to jest gminna, powiatowa, czy wojewódzka. Ważne, żeby była w dobrym stanie. I o to teraz chodzi. 67 milionów złotych. Oczywiście w gminie Stegna może być pewien niedosyt, bo to jest od Stegny do Krynicy Morskiej, a w drugą stronę do Mikoszewa jeszcze kawałek zostaje. Ale będziemy nad tym pracować, bo ten kawałek akurat nie był zawnioskowany, dlatego że nie było dokumentacji, nie było czegoś, co umożliwiałoby złożyć na cały odcinek wniosek. Ale ważne jest, że będzie realizowany ten najważniejszy. Będzie realizowany, mam nadzieję, wniosek w całości droga z Kiezmarka do Mikoszewa, tak wzdłuż Wisły, więc naprawdę tych inwestycji nie będzie brakować i myślimy o Żuławach, bo tam są potrzebne inwestycje. Tam też drogi, szczególnie te odcinki takie powiatowe, wojewódzkie, są droższe, bo trudniejszy teren. Wiemy, jak budowano S7, tak? Ile to wymagało betonu, pali, tak żeby ta droga na tym trudnym gruncie, który dla budownictwa jest trudny, ale do rolnictwa jest wspaniały, żeby ona tam była wybudowana. Ale te drogi, które buduje powiat czy gmina w wielu miejscach, też wymagają jednak większych nakładów i musimy tam też nadrabiać. To jest miejsce, które musi wyglądać, to musi być nasza wizytówka, bo teraz S7 w całości wybudowana spowoduje, że to właśnie Mierzeja będzie na tym zyskiwać, bo droga z Warszawy się skróci o godzinę. I to daje szansę, my musimy się przygotować na przyjęcie również tych turystów, bo te drogi lokalne są oczywiście dla mieszkańców, tak? Ale nie tylko, bo tam przecież mieszkańcy żyją z turystyki i oni też chcą nie tylko dla siebie mieć tą infrastrukturę, ale również dla turystów, ale nie tylko tą infrastrukturę drogową. Chociażby te zakupy dotyczące OSP, one są potrzebne, bo przecież ci turyści, którzy widzą, jak się coś dzieje, że od razu parę minut przyjeżdżają strażacy i tak dalej, oni się czują bezpieczni, prawda? To też mnie bardzo cieszy, że w tym roku to tam finalizujemy. Wiem, że niedawno przecież był nowy samochód dla Sztutowa. To też jest ważne, bo przecież ta duża inwestycja, która tam jest nasza, sztandarowa, realizowana, ona też musi mieć zabezpieczenie w postaci strażaków, ale no też trzeba pamiętać o tym, żeby jak najwięcej do mieszkańców tych benefitów trafiło tam z inwestycji, którą przecież jeszcze się nie zakończyła, już wielu turystów przyjeżdża specjalnie ją obejrzeć. Nie? Także no mam nadzieję, że ten rok to będzie już taki, że no popłyniemy, że ta droga będzie oddawana do użytku. No tam niestety nie da się odcinkami otworzyć, bo no ten kanał musi być otwarty w całości albo wcale. Natomiast mosty już widać, już funkcjonują. Myślę, że teraz mieszkańcy mogą być spokojni, że tam zakłóceń w ruchu drogowym nie będzie żadnych. To oczywiście podrażało inwestycje, tak? Bo gdyby był jeden most, który się podnosi, jak przepływa statek, a tak wszędzie na świecie jest i to w krajach zachodnich, bogatszych od nas, jest tak, że trzeba poczekać, tak? A tutaj jest rozwiązanie takie, które jest już docelowe, tak? Tutaj nie powinno być problemów, żeby to sprawnie funkcjonowało, a turystycznie mam nadzieję, że i ta droga wodna do Elbląga i S7 w całym przebiegu, na który to przecież też czekamy, bo to nam skraca drogę na południe Polski w porównaniu do autostrady, więc to spowoduje, że ten rok w turystyce, no i ten COVID nam odpuści, że będą rekordy, tak? Że tam ludzie trochę zapomną o tych wszystkich kryzysach, które wcześniej były. No właśnie zmartwienia czasami, że no jeżeli nie przyjadą turyści, to co będzie, tak? No ten ostatni sezon nie był zły, ale to
nie znaczy, że tam nie ma potencjału. Jest potencjał, mnie cieszy na przykład ta inwestycja, że na brzeże w Krynicy Morskiej, że będzie pirs przedłużony o kilkadziesiąt metrów, tak? Urząd Morski wybuduje. Myślę, że to dla mieszkańców jest strategiczna inwestycja tu od strony właśnie zalewu, że tam będzie możliwość dla większej liczby jednostek. No i oczywiście tam też wiemy, że no podejście do Krynicy to no też trzeba będzie pogłębiać i tak dalej, bo zwiększy się ruch, ale to wszystko jest ważne, bo ta droga wodna to jest też zwiększenie ruchu od strony wody, tak? Jest pętla żuławska i tak dalej. To się wszystko